Siemano, ja jestem Nadiwins, a w tym poradniku dowiesz się wszystkiego na temat hazardu w Diablo 2 Resurrected. Dowiesz się, gdzie hazardować, czego szukać, jakich najczęściej przedmiotów ludzie szukają w hazardzie, jakie się najbardziej opłaca wyhazardować, wyrolować, jak celować w konkretne unikaty, sety, wszystko Ci opowiem. Także zapraszam do oglądania, jeżeli film Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz i kliknąłeś dzwoneczek. Wtedy nie ominiecie żaden mój kolejny materiał z D2R. Na samym początku, gdzie hazardować i co ma znaczenie w kontekście losowania przedmiotów z hazardu. Na pewno nie mają znaczenia miejsce, czyli dany akt, nie ma znaczenia poziom trudności. Możesz śmiało hazardować na normalnym poziomie trudności, w obozowisku Łotrzyc w pierwszym akcie. Skuteczność będzie taka sama jak na akcie, jak w akcie pierwszym u Ani z piątego aktu na piekle. Także to na pewno nie ma wpływu na to Magic Find, nie ma wpływu na to liczba graczy w grze oraz w przypadku gry na single player / komenda Players X. Co ma wpływ na wyniki z hazardu? Tylko i wyłącznie poziom Twojej postaci. Tylko to. I jest pewien wzór. Zanim sobie do niego przejdę, powiedzmy sobie, co to jest item level, czyli e-level w Diablo 2 Resurrected. Jest to niestety ukryta statystyka, która jest losowana w zależności od tego, na której lokacji jesteśmy, w którym akcie oraz z jakim potworem walczyliśmy, który to potwór wydropił dany przedmiot. I item level oczywiście jest bardzo, bardzo istotną statystyką, która skutecznie w przypadku rzadkich przedmiotów oraz w przypadku magicznych przedmiotów podwyższa tak naprawdę w skrócie moc tego przedmiotu. Czym wyższy item level przedmiotu, tym potencjalnie lepsze afiksy i potężniejsze afiksy, czyli dodatki magiczne, będzie ten przedmiot miał. I wzór na hazard i oczywiście nie mylić item levela z wymaganym minimalnym poziomem na noszenie przedmiotu, bo to jest całkowicie coś innego. Więc wzór na hazard, wzór na przedmiot, który dostaniemy z hazardu, jest następujący. Item level przedmiotu, który będzie przez nas losowany w hazardzie, równa się poziom naszej postaci minus 5 do plus 4. Czyli są takie widełki, w których losowany jest item level, no nie? Czyli powiedzmy, moja postać ma poziom 30. Kupuję rękawice i te rękawice będą miały item level mieszczący się w zasięgu od 25 do 34, bo wzór jest minus 5 do plus 4, no nie? Więc mogą mi wypaść takie, które mają item level 26, 27, 28, 25, albo nawet takie, które maksymalnie 34, no nie? Jeżeli moja postać bije level, to maksymalnie będzie miała 35 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Item level oprócz tego określa też na przykład w białych przedmiotach, w szarych przedmiotach sokietowych ilość gniazd, to jest też główna zagwozdka, czasami nie wiadomo, gdzie wydropimy miecz, w którym Larzuk zrobi 4 sokety, bo chcemy mieć jakby zrobić sobie ducha, no nie? To jest bardzo popularna zagwozdka i to jest też powód, dla którego ten sam kryształowy miecz, który wypada na krowach, może być maksymalnie na krowach na normalu, może mieć maksymalnie 4 sokety. Ten miecz, który wypadnie w trzecim akcie na normalu, będzie miał maksymalnie 3 sokety, a ten sam miecz kryształowy, który wypadnie w drugim akcie na piekle, będzie miał 6 soketów. I jest to coś, co powinni dopracować. Wydaje mi się, że Diablo 2 Resurrected powinno być coś, co będzie indykowało, ile dany przedmiot może mieć soketów i który ma item level. Może się tylko doczekamy. Także, krótko i na temat. Czego szukać? Szukamy takiego czegoś jak koronetki, obręcze, pierścienie oraz amulety. Najchętniej jakby poszukujemy, wszyscy lubimy te rzeczy dodatkowe w obręczach, w koronetkach, w diademach. Takie jak na przykład plus 2 do umiejętności każdej klasy, jakieś sokety, jakieś 20% szybsze rzucanie zaklęć, jakieś odporności, jakieś super statystyka. Co do ringów na przykład, fajna sprawa, bo ringi mogą dać nam procentowe wyssanie życia oraz many, które dodatkowo odporności, dodatkowo statystyki oczywiście, ale te tak zwane dual licze, czyli podwójne wysysanie mana, życie, może się przydać i się bardzo przydaje w na przykład takich postaciach jak Barbarzyńca, takie postaci jak Zelot Paladyn, postaci, które walczą wręcz, korzystają bardzo mocno na takich rzeczach, na Wilkołak Druid,
i tak dalej. Amulety również mogą być bardzo ciekawe, musisz trafić do Magic Findów, do dodatkowo jeszcze umiejętności ekstra, do dodatkowych odporności, więc raczej te cztery przedmioty polecam. Mam tutaj taką tabelkę, już Wam tutaj przedstawiam. Jest taka tabelka, afiksy, lista afiksów z Diablo Wiki, link oczywiście będzie w opisie. I znając już, wiedząc co to jest item level i wiedząc jak losujemy dany item level przedmiotu, bo znamy wzór, no nie, na hazard, na itemy wyciągane z hazardu, minus 5 do plus 4 naszego poziomu postaci i to jest item level tego przedmiotu, no to mogę sobie w coś tam celować, no nie? I jestem w tej stronce, powiedzmy, że moja postać strasznie potrzebuje, bardzo, bardzo by się przydało, na przykład Magic Find, o, bardzo potrzebuję Magic Findu, bum, klikam sobie i widzę przedmioty, które mogę, widzę na przykład amulety, no nie? I w nawiasie mam item level minimalny, czyli 12 item level potrzebuję, czyli jakby muszę mieć możliwość wyciągnięcia amuletu z 12 item levelem, czyli moja postać przydałoby się, żeby miała przynajmniej ten 7 poziom, wtedy zahacza o ten 12. Nie siódmy, ósmy poziom, bo to jest plus 4, wtedy zahacza o ten 12, ale czym wyżej, tym lepiej, no nie? Więc mam powiedzmy 10, 11 i mogę sobie celować w amulet, który może mi dać od 11 do 15% Magic Findu. Mogę sobie celować także w taki ring, który mi da takie coś. I tak samo w przypadku innych rzeczy. Jeżeli chcę na przykład hełm, który da mi mana za każdy level, da mi trochę mana za każdy poziom, no to mogę celować w hełm. Ten hełm musi mieć 25 item level, więc wiem, że na 21 już mogę robić podejścia pod taki hełm. Oczywiście mało osób będzie chciało taki hełm, ale to jest tylko przykład, no nie? Więc tak to działa, tak w taki sposób możemy sobie celować w te rzeczy. Jeżeli chodzi o ceny przedmiotów w podczas hazardowania. Jest to bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo ceny przedmiotów się zwiększają wraz ze wzrostem naszego poziomu. Z każdym poziomem zwiększa się cena przedmiotu, za wyjątkiem ringów oraz amuletów, które to mają stałą cenę, niezależnie od naszego poziomu postaci, no nie? Ale takie rzeczy jak na przykład buty, włócznie, kusze, wszystko inne, czym mamy niższy poziom, tym mniej za te przedmioty płacimy. Także to jest coś, co warto mieć na uwadze. Dodatkowo, jeżeli chcemy obniżyć ceny przedmiotów w hazardzie, używamy takiego słowa runicznego, jeżeli oczywiście nasza postać ma 20 poziom minimalnie, Tirtal Am, czyli ostrze Edge po angielsku, które redukuje o 15% ceny wszystkich przedmiotów u handlarzy, w tym właśnie u też u tych NPC-tów, u których możemy gamblować, więc działają, popatrzcie, ring 44 tysiące zakładam, boom, ring 36,5. Rewelacyjnie, jeżeli chcemy farmić jeden przedmiot, na przykład kupić go 100-200 razy, to jest to ogromna oszczędność golda. Drugi item, który obniża ceny, jest to Fortuna Gida, maksymalnie tutaj obniża ceny, proszę bardzo. I możemy, znaczy maksymalnie, w sensie maksymalnie, jeżeli chcemy uzyskać maksymalną obniżkę cen, no to potrzebujemy łuku Edge i Fortuny Gida. I te dwa przedmioty nam skutecznie obniżą bardzo fajnie, przyjemnie ceny wszystkich przedmiotów kupców i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli farmimy coś bardzo setki razy, to koniecznie tak coś ubieramy. Jeżeli chodzi o szanse, powiedzmy, że szukam jakiegoś unikatowego przedmiotu. Powiedzmy, że szukam Goblin Stone, palca goblina, no to jak rozkładają się szanse w ogóle na unikaty, na sety ewentualne, na rzadki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli szukam jakiegoś unikatowego przedmiotu, to po patchu 1.0.9 wprowadzili bardzo sztywne zasady, czyli wygląda to tak. Mamy 1 na 2000 szans, że dany przedmiot będzie przedmiotem unikatowym. Mamy 2 na 2000 szans, że będzie setowym, jeżeli dany przedmiot może być setowym oczywiście. Mamy 200 na 2000 szans, czyli już 10% szans na to, że nasz przedmiot będzie rzadkim przedmiotem. I mamy całą pozostałą pulę szans, czyli 1797 na 2000 szans, że będzie przedmiotem magicznym, czyli 89% szans na magiczne przedmioty. Tak to wygląda, jest to brutalne.
I trzeba się z tym liczyć, że celując w jakiś unikatowy przedmiot, na przykład dużo ludzi celuje w Kamień Jordana, w jakieś może Nightshwisty, w Goldwrapy, w Mewy, a no to jest to 1 do 2000 szans, no nie? W przypadku Mewy na przykład, w przypadku Stone of Jordan, w Kamień Jordana jeszcze mniejsze, ponieważ losujemy z większej puli ringów, no nie? I to zależy od też item level naszej postaci, trzeba to sobie wbić do głowy. I teraz tak, jeżeli chodzi o właśnie celowanie przedmiotów, jest to bardzo, bardzo ważna kwestia, należy to zapamiętać i wygląda to w taki sposób. Jeszcze raz przechodzimy sobie do stronki, tym razem troszkę inaczej wygląda i mamy tutaj takie coś jak na przykład ta szósteczka tu oznacza, to jest quality level przedmiotu i celuje akurat w Mewę, no nie? Tutaj jest ta stronka wygląda w taki sposób, tu są treasure klasy i tak dalej, ale jakby skracając temat, bo tutaj można byłoby się rozgadywać bardzo długo, jak łatwo namierzyć przedmiot? Powiedzmy, że celujemy w Mewę. Bardzo, bardzo popularny przedmiot do celowania przez wielu tutaj ludzi. Na Steamie często to słyszę, więc patrzę sobie na Mewę. The Ghoul po angielsku. Niestety nazwy będą po angielsku, tutaj w tej stronce nie ma po polsku. I ona ma szósty quality level. Mówi mi to, że żebym mógł zdobyć ten dagger, no to moja postać może mieć trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy level w górę, no nie? Już na niższym poziomie, na takim postaci na piątym poziomie może już spokojnie Mewę zdobyć z hazardu, no nie? Więc w taki sposób wiem, że mam większą szansę na to i bardziej mi się to opłaca, żeby stworzyć nową postać, którą wbiję sobie ten czwarty, piąty poziom i będę sobie hazardował i będę sobie sprawdzał. Dlatego też, że sztylety, których będę szukał, będą dużo, dużo tańsze na mojej postaci, która ma piąty poziom, niż na postaci, która ma poziom 90. Dodatkowo, jeżeli chciałbym poszukać takiego sztyletu Mewy na mojej postaci na 94 poziomie, to musimy zdać sobie sprawę, że oprócz Mewy mogą mi wypaść dwa inne dagery, dwa inne sztylety, które są o klasę i o dwie klasy wyżej, bo pamiętajmy, że przedmioty w Diablo 2 są trzech typów: Normal, Exceptional oraz Elite. Jeszcze tutaj pójdę na chwileczkę do gida i przeglądając sobie oferty u gida, zawsze będziemy widzieć ten pierwszy poziom, ten normalny poziom jakby gatunku przedmiotu, no nie? Czyli na przykład będziemy widzieć light plate, czyli lekką zbroję płytowe, a nie będziemy widzieć zbroi magów, ani archońskiej zbroi, no nie? Ale kupując lekką zbroję płytową, możemy z hazardu dostać jakąś magiczną archońską zbroję, no nie? Więc zawsze widzimy tutaj normal. Więc jakby nie dajmy się zwieść, jeżeli mam 90 poziom postaci i szukam sobie Mewy, to bardzo prawdopodobne jest to, że... Znaczy bardzo prawdopodobne jest to. Jest szansa, że zamiast Mewy dostanę albo Spine Reapera, czyli ten drugi sztylet w kolejności, unikatowy drugi sztylet w kolejności Exceptional, albo na przykład Kolec Czarodzieja, Wizard Spike'a, albo Mewę, no nie? Czyli nie dość, że mam 1 do 2000 szans na to, że trafię unikatowy jakiś dagger, to potem jeszcze mam 1/3 szans, że trafię Mewę, więc to jest totalnie, kurczę, bez sensu. I na dagger jeszcze wydaję niebotyczne sumy pieniędzy. Ten dagger na czwartym czy piątym poziomie kosztowałby mnie, nie wiem, setki golda albo do 1000 około golda, a tutaj kosztuje 17 tysięcy, a to i tak jeszcze nie jest jakaś wysoka postać, mam 65 poziom dopiero, no nie? Więc to jest totalnie bez sensu. Jeżeli celujemy na przykład w taką meweczkę kochaną naszą, upragnioną przez większość graczy, no to wystarczy mi któryś tam czwarty, piąty, szósty level postaci, no nie? W górę, żeby nie zahaczyć o te inne wartości. Więc ta stronka również wyląduje w tutaj tym, w
linku. No i jeszcze coś takiego jak odblokowywanie się na danych poziomach itemów do hazardowania, bo na pierwszym poziomie postaci możemy hazardować takie rzeczy jak amulet, ring, maczuga, krótki miecz, shortbow, tak, i tak dalej, i tak dalej. Potem na drugim dochodzi nam throwing knife. Na trzecim właśnie dochodzi nam dagger, czyli ten sztylecik, który może nam dać tą mewę, i tak dalej, aż odkrywamy sobie koronetkę na 52 poziomie i na 52 poziomie naszej postaci możemy hazardować wszystko. Także jeżeli czegoś, także też warto zwrócić na to uwagę, bo czasami możemy szukać przedmiotu na naszej postaci, który nigdy się nie pojawi. No nie? Więc to też trzeba sobie wstukać do głowy. Oczywiście link jest ten sam. Tutaj będziesz miał wszystko na tacy. No i co? No i to byłoby właściwie tyle, jeżeli chodzi o podstawy hazardu, o to jak to działa. Jakby nie wierzcie różne plotki, hazard działa i to dobrze, tak jak ma działać, to nie, żaden Magic Find nie ma na to wpływu, żadna liczba graczy, nic takiego. Ogólnie ciężko jest coś zdobyć, naprawdę szanse są małe, ale bardzo dużo graczy decyduje się na to, żeby na przykład zrobić sobie tak zwanego Gold Find Barba, czyli barbarzyńca, który ma za zadanie tylko i wyłącznie zbierać złoto i sobie podkładać to złoto do Shed Staszy, a potem jakimiś low-levelowymi postaciami hazardować, próbować swoich szans na przykład w zdobyciu mewy, stanu Jordana i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to też jakiś fajny sposób odskocznia. Tak można grać w Diablo 2 Resurrected również. Myślę, że więcej odcinków o hazardzie się pojawi, o bardziej szczegółowych sprawach, rozwijających wiele tematów, quality level, szukanie konkretnego na przykład itemu jeszcze raz, bardziej konkretnie. No i jeżeli chodzi o poradnik do barbarzyńcy, który zbiera złoto, również się na dniach pojawi, więc wszystko będzie tip-top. Jeżeli się podobało, to bardzo fajnie. Jak będziesz miał więcej pytań, komentarz albo Twitch TV Nadine Wins. Jestem tam 4-5 razy w tygodniu, mam tam live'y, także followka możesz zostawić, będzie mi bardzo miło. A ja się żegnam i do następnego. BOOM!